Częstochowska Caritas to nie tylko jadłodajnie, to także prowadzone placówki całodobowe, dom pomocy społecznej, również projekty wszystkie uchodźcze funkcjonują w pełni, wszystkie działania aktywizacyjne w zakresie integracji społecznej, integracji zawodowej, no i przede wszystkim kolonie, to jest zawsze nasz taki wakacyjny cel i zadanie. A co w kwestii rozdawanych obiadów dzisiaj serwuje Caritas? Jak zwykle standardowo mamy zupkę i drugie danie, wszystko dostępne tutaj w kuchni Świętego Józefa na ulicy Ogrodowej, także w jadłodajni przy ulicy Staszica 5, no i we wszystkich naszych placówkach. Ta wszelka pomoc pochodzi nie tylko z projektów rządowych czy samorządowych, to także znakomita współpraca z firmami, na których Caritas zawsze może liczyć. Pomoc żywnościowa jest u nas bardzo rozbudowana. Oprócz tego, że korzystamy z dotacji rządowych i samorządowych z gminy miasta Częstochowy, które aktywnie uczestniczą w udzielaniu pomocy społecznej, również tej żywnościowej, to również prowadzimy ogromny program odbiorów żywności o kończącym się terminie ważności ze sklepów na terenie Częstochowy, Zawiercia, Radomska, Wręczycy, Praszki. Naprawdę tych sklepów, od których odbieramy codziennie żywność, jest bardzo wiele. Oprócz tego oczywiście korzystamy z darowizn żywnościowych właśnie od zaprzyjaźnionych piekarni, producentów wędlin. Zawsze możemy liczyć na to wsparcie lokalnych przedsiębiorców. Całą tą żywność przetwarzamy w posiłki bądź wydajemy w paczkach żywnościowych, w naszych punktach charytatywnych. Pomoc żywnościowa jest ogromnym pionem działalności Caritas i jest bardzo ważna i bardzo potrzebna.